Cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszym vlogu. Jest, uwaga, 29 grudnia i mam taki stos z tyłu na koniec roku. Zostały 2 dni z malusieńkim haczykiem do końca roku. A ja mam tyle książek pozaczynanych. O, jeszcze jedna. Mam nadzieję, że słyszycie, ale mam nowy mikrofon. Dostałam od Mikołaja na święta, to znaczy byłam grzeczna w tym roku. I mam nadzieję, że się sprawdzi. Za chwilę będę montować film z TBR-em, więc zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć książek, które mam zaczęte i które mam nieskończone. Ale wstyd. No to tak. Pierwsza książka, która najdłużej u mnie zalega. Niestety. Gdzieś dalej, gdzie indziej. Ja po prostu... Nawet nie o to chodzi, że mi się nie chce jej czytać, bo mi się bardzo chce ją czytać. Nie wiem, czemu ja jej nie kontynuuję. Po prostu zaczęłam ją czytać przed wyjazdem do Włoch. Strasznie mi się spodobała i na tym jakby koniec. A przeczytam ogólnie 20%. Ostatnio przypomniała mi się ta książka, dlatego że w święta specjalnie, znaczy w sklepie zobaczyłam wino Primitivo, czyli jest to szczep winogron, z których jest robione głównie wino w Apulii, czyli rejonie Włoch, o którym opowiada ta książka. I było tak dobre. Było boskie. Po prostu polecam Wam Primitivo. Ogólnie tak. Dalej, czytam sobie Dunkę. Dunka jest tutaj. I ona jest też bardzo ciekawa, ale jest tak rozwleczona. Nie, jakby nie przerażają mnie tutaj aspekty polityczne, właściwie to może jeszcze do nich nie doszłam, nie wiem, ale jest tak, tak się tutaj długo to wszystko rozwija, są tak długie jakieś, nie wiem, takie poboczne sytuacje czy coś, po prostu nie wiem, ale jest bardzo fajna, więc też mam nadzieję przeczytać. No Percy Jackson, no to już jestem na końcówce, słuchajcie. Po czym poznać osobę, która ma dziecko i ma 50 innych zakładek w domu, ale książki zakłada opakowaniem od czopków. Nie mam pytań. Dobra, książka, której jestem w połowie. Zakon drzewa pomarańczy. I słuchajcie, o nigdy. Tylko, że nigdy czytałam w e-booku do tej pory i nie czytałam jej jeszcze w papierze, nie sięgnęłam. Ale jestem gdzieś w 20%, gdzieś powiedzmy, to jest tyle. Ale to jest też książka, którą po prostu tak mi się szalenie spodobała. To na pewno będzie książka roku, jak zdążę przeczytać w tym roku. Ja nie przeczytam tego, chyba będę cały Sylwester po prostu czytać. Ale trzymajcie za mnie kciuki. Sama z siebie się śmieję teraz, sorry. Po prostu jakim cudem to się stało? Nie mam pojęcia. Cześć kochani, witam Was w Sylwestra. Jest 31 grudnia. Jak już każdy zdążył się domyślić. Co, wczoraj przeczytałam Percy'ego Jacksona, skończyłam. Kończę też czytać Zakon drzewa pomarańczy i przeczytałam około chyba tam, nie wiem, z 60 stron Dune'y wczoraj. Także było całkiem spoko, ale dzisiaj miałam wstać o 7 rano i nawet w pół do, chyba nawet na w pół do siódmu, tak, na w pół do siódmu miałam budzik i chciałam poczytać sobie, ale zaspałam i wstaję w pół do dziesiątej. Antoś śpi, Łukasz śpi i mówię do Łukasza, budź Antosia, bo po prostu on potem będzie, nie wiem, zaśnie o 20 którejś, znaczy on w dzień ma drzemkę, ale potem wieczorem mu jest ciężko zasnąć i wiecie, to po prostu... Więc tak, robię teraz śniadanie. Łukasz mnie wykiwał, bo miał nam robić pankejki. Dostaliśmy na święta od Łukasza brata taką patelnię z Duki specjalną na pankejki. No i miałby dzisiaj właśnie pankejki. Ale wykiwał nas i pojechał sobie do Leroy. Bo w końcu, słuchajcie, po 3 latach robimy umywalkę w toalecie. Znaczy mamy 2 ogólnie i w jednej takiej, gdzie jest przeznaczony bardziej tak dla gości i w ogóle, no to tam nie ma umywalki i zawsze ludzie tam, wiecie, idą skorzystać, a potem idą gdzieś tam, nie wiem, do kuchni czy do drugiej łazienki umyć ręce, co jest totalnie bez sensu. No więc tak, więc w końcu po 3 latach, prawie 4 w sumie, zabieramy się za to. No a właśnie, no bo Łukasz pojechał do Leroy po jakąś tam część, I będzie to kończył i dlatego nas tak wykiwał. No i robię teraz placki z bananem, ale... A więc jeżeli chodzi o tego złodzieja złodziej pioruna Percy Jackson, to słuchajcie, to jest tak
tak fajna książka dla dzieciaków, żeby przeczytać, żeby zachęcić do czytania, naprawdę. I jest z humorem i z takim polotem napisane, w sensie, że bardzo fajnie ją się czyta. No super, mega, mega polecam. Jest sztos, a co do innych książek, to się wypowiem jeszcze potem. Ale chciałabym tylko tak powiedzieć, że w Dunie jestem na 300 stronie, 300 któraś, i dopiero zaczyna się dziać akcja. Czajcie to, przez 300 stron po prostu macie tylko takie wprowadzenie, że oni tam przyjeżdżają na tą dunę i tam mają pokazywane, co tam na tej dunie jest. A dopiero na 300 stronie jest akcja, także wracam do smażenia placków, idę tam dalej robić. Witam się z wami z samochodu. Tam Antoś. Łukasz poszedł do Leroy. Bo jakieś tam jeszcze rzeczy mu zabrakło do tego tam zlewu czy coś tam. I słuchajcie, taki mamy dzisiaj plan rozrywkowy. Tak się rozrywiamy w Sylwestra. Przejedziemy się tym tunelem najdłuższym w Europie. Tym pod takim. Tak, w Europie, w Polsce dam wam jeszcze znać, jak... Kurczę, mogłam się przygotować przed nagraniem tego. Okej, nieważne. Ja przyznam się szczerze, że dla mnie to jest mega ułatwienie w drodze do pracy, że ten tunel tam powstał. Mowa oczywiście o Ursynowskim, tym tunelu w Warszawie. Dlatego, że ja dzień w dzień do pracy po prostu stałam w gigantycznym korku, bo wszyscy jechali w stronę Warszawy i tam do miasta, a ja jechałam w stronę Piaseczna. I żeby skręcić, to musiałam tyle czasu czekać, a teraz do pracy zajmuje mi dosłownie kilkanaście minut, a muszę przejechać 17 kilometrów, więc gitara. I właśnie stwierdziłam, że no codziennie widzę tę drogę prowadzącą do tego tunelu i może by się czas nim przyjechać. Zresztą jestem ciekawa. Ja nawet nie wiem, gdzie on wylatuje i tak naprawdę to będzie taka wycieczka krajoznawcza. Na szczęście Antoś leży sobie spokojnie, ja czytam gdzieś dalej, gdzie indziej. Kupiłeś, co chciałeś? Nie wiem jeszcze. Jak podłączę, to będę wiedział, czy to trzeba. Ale mówię, że dużo ludzi, myślałam, że dłużej ci zajdzie. No ja wiedziałem mniej więcej, gdzie mam iść już, no to wiesz. Aha. Dobra, do którego jedziemy? To jedziemy. Kurczę, miałam ten update zacząć chwilę wcześniej, bo już jest za minutę 12. Słyszycie pewnie fajerwerki w tle. Dobra, zaraz muszę pójść na fajerwerki i potem do was wrócę. Ale w centrum jadu. Jak uciekają.
Nie uderzysz w nic? Nie wiem. Ups. Dymi się fachowe kieliszki. Dobra, stukaj się. Zdrowie. Dobra, to oficjalnie witam was w 22 roku. Nie tak jak w poprzednim filmie napisałam głupia 21 TBR. Oczywiście, że to było na 22. Dzięki Agienka zmieniłam datę. I tak, skończyłam Zakon drzewa pomarańczy. Ja mam pewną opinię na ten temat, na temat tej książki. Nie jest ona niestety przychylna. Nie wiem czemu. Tutaj tak naprawdę ta fabuła była o wszystkim i o niczym. Tak naprawdę ten Zakon drzewa pomarańczy to tutaj... Ta książka nie powinna się nazywać Zakon drzewa pomarańczy, tylko nie wiem. Nie wiem. Tutaj zostało poruszonych tak wiele składowych, że tak naprawdę nie wiadomo, co jest głównym wątkiem w tej książce. Ogólnie tutaj jest strasznie dużo postaci, które mają i każda z nich ma po prostu swój wątek, swoją historię. To gdzieś tam się może łączy w jedno, ale ich wątki są na tyle osobne i na tyle oddzielne, że jakby każdy ma swoją własną fabułę. Tutaj nie ma jednej takiej określonej rzeczy, do której to dąży. O, tak, dobra. Jestem dokładnie tutaj, czyli to jest mniej więcej połowa. Gdzieś dalej, gdzie indziej. I ja być może tutaj trochę błędnie powiedziałam, że to jest książka o podróżowaniu kiedyś tam, że to jest książka o Puli i w ogóle, słuchajcie. Znaczy ja wcześniej tak o tym wspomniałam, że tutaj są poruszone jakieś tam te właśnie, co było w poprzednim klipie o tej książce, że tutaj są poruszone jakieś właśnie tam interpretacje. O, mówiłam, że nie ma zdjęć. No jednak są tutaj na ostatnich tych stronach są zdjęcia. Dobra. Że właśnie, że to są jakieś interpretacje różnych innych dzieł i tak dalej. Jakieś takie luźne przemyślenia autora. Otóż, słuchajcie, no zaczęło się tak robić dosyć poważnie w tej książce. A mówię to dlatego, że... Sorry, będziecie cały czas słyszeć po prostu te strzelanie w tle. A mówię o tym dlatego, że ja tutaj pozaznaczałam masę po prostu cytatów w tej książce odnoszących się tak po prostu do życia, do literatury i tak dalej. Naprawdę, o słuchajcie, dam wam cytat mniej więcej tego, czego moglibyście się spodziewać w tej książce. I mam nadzieję, że to będzie zarąbista reklama dla niej. Dobrze. A więc... Złudzeniem jest, że możemy doświadczyć przeszłości bezpośrednio. Mamy jedynie o niej wyobrażenie, budowane na podstawie pozostawionych świadectw, w dodatku oplecionych warstwą narosłych przez lata komentarzy i komentarzy do komentarzy. Nie mamy dostępu do przeszłości samej w sobie. Jej obraz jest zawsze konstrukcją, w której oprócz zapisanej w źródłach twardej materii zdarzeń istnieją miejsca wątpliwe i niedookreślone. Te ostatnie autorzy biografii wypełniają zazwyczaj budulcem własnych domniemań i wmówień. Biograficzna spójność to z reguły owoc kompromisu między faktami, intuicją i mityczną wyobraźnią. Ten facet, ten Dariusz Czaja, to jest tak mądry. On jest po prostu tak mądry. I to nie dziwne, że ja po prostu... Tę książkę się czyta wolno po prostu. Ona zajmuje dużo czasu. Dlatego, że tę książkę po prostu się chłonie i trzeba się w nią wczytać. Prawie do połowy doczytałam Dune. Nie zaliczę już do tego roku. A specjalnie chciałam mieć przeczytane tak ponad 50%, żeby sobie odhaczyć, że to w 21 czytałam większość. Ale już trudno. Będzie na 22 przejdzie. Ja chyba jeszcze nie mam zdania na temat tej książki. Ja się troszeczkę boję, że ona mi się nie spodoba tak, jakbym chciała. Więc tak, niestety zostały mi książki. Ja to sobie jeszcze poczytam i wrócę do was jeszcze z recenzją, pomimo, że nie przeczytałam tych książek w tym roku. Ale jeszcze jutro jest dzień. Także może mi się uda. Dobra, na razie.
zaspałam. Co tu trzeba robić? Ja i biorę to. Jesteś? Patrz. No jestem. I co mi teraz? To musiała przeskoczyć parę. A, ja kłócam. Idealnie. Jestem na górze. Siadam. Celuj. Dużo będzie. To dużo jest, jest. Ale on i tak już koniec. Dawaj, żono. Zobacz. Wszystkie tylko. Teraz to jest zabójcy. O Jezu, czekaj, tutaj co się dzieje. Współpraca żona. Dobra, kochani, dzień dobry. Mamy już środę. Jest 5 stycznia. Przez ten czas nic nie... Boże Święty. Przez ten czas nie było żadnych update'ów, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że skończyłam w międzyczasie właśnie książkę Gdzieś dalej, gdzie indziej i musiałam ją sobie przetrawić w głowie, dlatego, że to jest szalenie trudna książka. Przed chwilą skończyłam też czytać Nigdy, ale to wszystko przez tą grę, którą widzieliście w slajdach wcześniej. Dałam chyba najgorszy możliwy moment w tej grze, żeby ją zareklamować. Ale uwaga, gra się nazywa It Takes Two, czyli gramy w dwie osoby. Koniecznie. I to jest gra na PlayStation, nie wiem, czy na jakieś inne platformy też została wypuszczona. Ale słuchajcie, no tutaj taka ostra reklama pójdzie, dlatego że to jest najlepsza gra, w jaką ja kiedykolwiek grałam na konsoli. Dlatego, że mamy naprawdę bardzo fajne elementy humorystyczne. Oczywiście gramy z jakąś tam drugą osobą i to jest jakby gra o tym, że rodzice pewnej dziewczynki się rozwodzą i ona chce im pomóc się zejść i jakby robi z nich takie... Za pomocą takiej książki, ona oczywiście o tym nie wie, tylko ta książka działa swoją mocą, zamienia ich w figurki. Ojciec jest glinianą figurką, a mama jest drewnianą. I oni właśnie muszą pokonywać różną drogę. Najpierw chcą dojść do tej swojej córki i jej powiedzieć, że halo, jesteśmy tutaj, co ty z nami zrobiłaś? A potem muszą przechodzić jeszcze jakieś tam różne inne rzeczy, zdobywać do całości, żeby... W końcu to wyszło. No i ogólnie oczywiście z każdą misją jest tak, że oni mają się coraz bardziej jednak ku sobie i coraz bardziej zaczynają współpracować. No i tak. I słuchajcie, to jest takie coś, że za każdą planszą oni mają inne jakby moce, na przykład jest coś takiego, że jedna osoba, dajmy na to, zmienia czas, cofa czas, a druga się klonuje. I to jest na przykład tak, że właśnie, że jedna osoba ta musi cofnąć czas, żeby na przykład jakieś drzwi otworzyć czy coś. Tamta przychodzi przez te drzwi, klonuje się tam, wraca. Tamten jakby ten czas z powrotem, tam druga osoba jakby odwraca tą swoją moc czasu. No i ta osoba może w każdej chwili wskoczyć do swojego klona, który jest za tymi drzwiami. To tak mniej więcej. I słuchajcie, w każdej planszy są w ogóle różne oni mają moce i każda plansza wygląda inaczej. Są na przykład, jest to w stylu i Hugo, że na przykład, że jest po prostu taka płaska plansza i uciekają tam, wiecie, tam trzeba uciekać i w ogóle. Jest coś w stylu nawet Diablo, jest no ogólnie jest dużo takich, część rzeczy jest właśnie takich bardziej logistycznych, część rzeczy jest takich sprawnościowych. No słuchajcie, no gra jest przeboska, w życiu nie grałam w coś takiego. No i to właśnie sprawiło, że myśmy grali 2 stycznia przez chyba 6 godzin pod rząd, coś tam, nie, no naprawdę, słuchajcie, tak się wkręciliśmy, że to jest właśnie no taka moja mega polecajka dla Was, jeżeli szukacie fajnej gry na konsolę, która sprawi wszystkim radość, to naprawdę zapraszam. No akurat ja wstawiłam fragment, kiedy walczyliśmy z bossem, więc chciałam potem nagrać, ale stwierdziłam, nie, ta gra jest taka zarąbista, że tam nie chce mi się ustawiać tej kamery, coś tam chcę, wolę pograć. Dobrze, więc tak. To było pierwsze, to właśnie był powód, dla którego, a poza tym, no wiecie, no praca jeszcze, a właśnie jestem sama w domu, a chłopaki pojechali do Białegostoku i właśnie też, no pakowanie się, coś tam, trele murele.
Dobra, a wczoraj robiłam całe popołudnie, byłam zajęta, więc też nie miałam czasu, kiedy przeczytać te książki w ogóle. No ale dobra, musiałam się z tą książką po prostu chyba przespać i przez te kilka dni ją troszeczkę przetrawić. Dlatego, że nie wiedziałam do końca, co Wam powiedzieć, żeby to zabrzmiało dobrze. Dlatego, że książka mi się bardzo, bardzo podobała. Tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Ale ona tak naprawdę, już no, kilka razy próbowałam Wam ugryźć temat, jednak właśnie potrzebowałam chyba tych dni, żeby całkowicie ją tak, wiecie, ogarnąć w głowie i żeby wiedzieć, co Wam powiedzieć, bo ja nie jestem dobra w ubieranie w słowa. Ta książka to jest, moim zdaniem oczywiście, to jest moja recenzja, moje zdanie, ta książka to jest wołanie. Był właśnie ten fragment, który Wam przeczytałam wcześniej odnośnie przeszłości. I ta właśnie książka to jest wołanie o to, żeby nie zapomnieć niektórych rzeczy. To jest właśnie coś takiego, co ja mam, dlatego tak polubiłam tę książkę, że ta przeszłość, która była, ten taki sentyment, który do niej został, rzeczy, które wymykają nam się z rąk, które zostawiamy i nie mamy jak do nich wrócić, rzeczy na przykład, które są zapomniane, zostawione i nikt jakby nie ma takiego rozgłosu, żeby te rzeczy na przykład wskrzesić czy coś. I właśnie Dariusz Czaja tę książkę, mam wrażenie, napisał po to, żeby nie zapomnieć. Ja sobie oczywiście tam kilka cytatów zapisałam i wiecie, to jest po prostu książka o uczuciach. To jest, tutaj obrazuje to najlepiej jeden rozdział, który Wam zaraz pokażę, który brzmi: byłem szczęśliwy w lecie. Czy to nie jest piękne? W tej książce jest pokazany cały urok Apulii. Naprawdę. I tutaj autor nie szczędzi sobie też takich negatywnych słów na ten temat, dlatego że no tutaj komunikacja jest tragiczna. Wiecie, że też ja miałam bardzo średnie przeżycia, jeżeli chodzi o komunikację w Apulii, że no jednak było bardzo średnie, jeżeli o to chodzi. Ale jest piękna na swój sposób, ma piękne tradycje, które zanikają, które już się nie powtarzają i właśnie ma piękną muzykę tworzoną przez rdzennych Apulijczyków i która właśnie też znika. I tutaj autor, mam wrażenie, celowo napisał tę książkę tylko i wyłącznie dlatego, żeby ludzie zwrócili na to uwagę, żeby to dostrzeżono, żeby to zobaczono, żeby może ktoś inny też się zafascynował, bo ta książka to jest po prostu czysta fascynacja. Ma jednak ona jeden mankament. To jest najtrudniejsza książka, jaką ja czytałam, można powiedzieć, w zeszłym roku, bo większość tej książki jednak przeczytałam w roku 2021. Dlatego, że ona ma bardzo dużo trudnych słów, takich, wiecie, wymagających, które oddają kunszt Dariusza Czai niesamowicie. Dużo jest właśnie przytoczeń do innych dzieł, różnych twórców i tutaj autor jest tak wszechstronny, on i muzyka, i opera, i coś tam, i on właśnie, i jakieś różne inne dzieła, i on to wszystko zna, wszystko kojarzy, do wszystkiego wraca, wszystko właśnie, on ze sobą to tak wszystko zestawia i patrzy, jak inni ludzie patrzą na Apulię i jak on patrzy. To jest, mam wrażenie, chyba najlepsza recenzja, jaką ja mogę dać tej książce, że to jest po prostu pure love. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ale słuchajcie, kochani, naprawdę warto sięgnąć po tę pozycję. Ja widziałam, że ona ma takie mieszane odczucia, dlatego że mówię, ona jest trudna. Ale mówię to tylko wyłącznie dlatego, że nie wszyscy są tacy jak na przykład ja. Lubię czuć pasję od ludzi. Uwielbiam ludzi, którzy mają pasję. I to tutaj tak czuć po prostu. Przeczytajcie, to naprawdę nie pożałujecie, o ile właśnie lubicie takie ambitniejsze lektury. Przeczytałam to i słuchajcie, to nie jest książka, która będzie szybko przeczytana, wbrew pozorom. Ja myślałam sobie, dobra, 700 stron, to naprawdę nie jest jakoś dużo. Dam radę to przeczytać, dam radę to ogarnąć. Jak widzicie, troszeczkę mi to zajęło, pomimo tego, że ja byłam tak wkręcona. To była druga książka, czy trzecia... Może nie druga w ostatnim czasie, może tak powiedzmy, książka,
której ja nie patrzyłam w ogóle na strony. Nie patrzyłam w ogóle, ile mi zostało. Nie przeszkadzało mi, że ja to czytam w e-booku, czy w książce, czy gdzieś tam, czy w audiobooku było też miejscami, ale jednak wolę wersję pisaną tej książki, dlatego że pochłonęła mnie całkowicie. W audiobooku nie jestem w stanie tak się zatracić, a jednak w książce, czy w e-booku po prostu ja siedziałam i czytałam w, po prostu, no wiecie, w każdej, przy każdej możliwej okazji, czy szłam do łazienki w pracy, to z telefonem i tam nawet stronę przeczytałam, czy coś tam, no musiałam wracać do tej książki. Ona miała w sobie... No ja kocham stylkę na Folletta, to nie jest żadna nowość, wiecie o tym doskonale. Jeżeli miałabym porównać mniej więcej fabułę, zarys, no to jest thriller polityczny. I to po prostu było coś takiego jak Blackout. Bardzo podobne, jeżeli chodzi o fabułę. Jednak uważam, że bardziej dopracowane i trochę lepsze, dlatego że to jest Ken Follett, to jest mistrz researchu. On nawet tutaj z tyłu wymienia, z wieloma osobami się konsultował, pisząc tę książkę. I to jest... w ogóle podziękowania są bardzo długie. Ale to są wszystko osoby, wiecie, to są osoby, którym on dziękuje, dzięki którym powstała ta książka właśnie, z którym się konsultował, jeżeli chodzi o jakieś tam działania polityczne. I uwaga, no to jest jednak thriller polityczny. Tu jest tak dużo polityki, że osoby, które nie lubią tego tematu, no to nie. Tu jest więcej polityki na pewno niż w Blackoucie. Tu mamy już takie działania wojenne, batalistyczne. I co mogę powiedzieć? Myślałam, że się skończy inaczej, że... A nie będę oczywiście zdradzać, jeżeli macie ochotę ją przeczytać. Ale po prostu oczekiwałam jednak, że trochę w innym kierunku to się potoczy. Ale a propos właśnie. Rozmawiałam ostatnio, na święta, rozmawiałam z moim tatą odnośnie tego, że ciężko jest być prezydentem. Jeszcze nie zaczęłam czytać tej książki. Znaczy zaczęłam już, ale miałam trochę na początku grudnia i przeczytane jakoś tyle, więc jeszcze za bardzo nic nie wiedziałam, o co tu chodzi. I właśnie rozmawiałam z moim tatą, że ciężko jest być głową państwa, na przykład właśnie takim prezydentem Ameryki, który, wiecie, on ma takie wybory, zabić ojca albo matkę. I weź wybierz, no nie? Z takimi wyborami tutaj właśnie taki prezydent musi się zmagać. No i właśnie trochę wykrakałam, no bo tutaj oczywiście nie mówię o zabijaniu ojca czy matki, no ale tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych, Pauline Green, która no musi stanąć między wyborem, kiedy zacząć atak, kiedy się wstrzymać, kiedy... No i czasem właśnie ma tak, że albo zginiemy wszyscy, albo zginie ktoś tam i tak dalej. No tutaj ciężkie są te decyzje polityczne. Jednak to fabuła też, taka wiecie, poboczna. No to jest troszeczkę właśnie taki... jak to Ken Follett, on ma trochę takiej właśnie jeszcze obyczajówki, zawsze wtrąca w te swoje wszystkie książki. I bardzo fajne tutaj są wątki. Muszę przyznać, że zwłaszcza jeden tak mi się podobał. Właśnie o tej, kiedy mówiłam, nie wiem czy teraz, czy wcześniej, o kobiecie, która chce zostać nielegalną imigrantką, znaczy chce zostać, no musi się wyewakuować ze swojego państwa do Francji. I jej wątek podobał mi się najbardziej. On był takim wątkiem, którego ja najbardziej oczekiwałam. Bo inne wątki to były takie bardziej stricte polityczne, tam już było tak czysto, a tutaj właśnie było takie fajne ich historie, naprawdę. I dobra, i do przeczytania jeszcze zostało mi końcówka Dune, tam chyba ze 100 stron mi zostało, także myślę, że ja to dzisiaj skończę, bo jest ogólnie 19. Zaraz się wybieram jeszcze do sklepu, coś tam muszę na kolację, jutro jest wolne, więc też muszę zrobić sobie zakupy, no bo będzie zamknięty sklep po prostu. I słuchajcie, i z tego miejsca zapraszam Was na maraton czytelniczy 24-godzinny, który właśnie zacznę już dzisiaj, to chyba na pewno nie. Ale będzie w końcu, no tak już chciałam przeprowadzić coś takiego znowu, kiedy właśnie i fajna okazja, bo w sumie nie ma chłopaków, nie muszę, nie będę się odrywać ani nic od czytania, więc tak, z tego miejsca Was zaproszę. A jeszcze zaraz będzie krótkie podsumowanko Dune, jak ją tylko skończę. Wróciłam i tak, przeczytałam Dune. By mi to zajęło szybciej, ale zasnęło. Słuchajcie, co mam do powiedzenia na temat tej książki? Ona jest tak dziwna. W sensie Nie wiem, no okej, gdzieś przez tyle książki praktycznie nic się nie dzieje.
ostatnie te strony to jest dopiero pewnie akcja książki, nawet filmu. Ale ona jest tak dziwna, ona jest napisana takim językiem, nie wiem, strasznie mi się to kojarzy z jakąś Biblią, tylko też może nie to. Tak jakby jest strasznie surowa w swojej formie. Także nie dostajemy tutaj ani żadnych emocji, ani nic. Wszyscy są tacy bardzo powściągliwi, tacy oschli, jak jakieś roboty po prostu, nawet mogłabym powiedzieć. I wszyscy właśnie tak się zachowują w ten sposób. I to jest takim doniosłym tonem wszystko napisane, że to jakby wszyscy właśnie mieli takiego kija w dupie, że tak powiem. Serio, no jakoś tak... Nie wiem, i każdy był taki, że przemyśli, że działa tak, wiecie, tak zgodnie ze sobą, jakoś tak, to jest bardzo dziwne. A poza tym, no mówię, tutaj to się ślimaczyło ten początek, a potem ta końcówka, to było i koniec. Ja nawet miejscami nie ogarniałam, co tam się właściwie wydarzyło. Problem też miałam taki, że czytając tę książkę, miałam takie, że w trakcie zdania odlatywałam myślami gdzieś indziej, nie byłam w stanie, on właśnie jest taką, ma dziwną formę, że ja nie byłam w stanie się na niej tak do końca skupić, ale co jest najśmieszniejsze, ona jest tak wkręcająca, nawet nie wiecie, kiedy mija 100 stron, jak czytacie, no naprawdę, no takie tempo w głowie mam, że ją się mi czytało bardzo szybko, bo mimo tego, że okej, jakby w czasie, czasowo mi to bardzo długo, dużo zajęło, ale ja ją nie czytałam często, tej książki. Ja po nią sięgnęłam na początku miesiąca i wtedy też miałam takie wrażenie, że ją się czyta dosyć szybko. Potem teraz dopiero na koniec miesiąca po nią sięgnęłam. I tak naprawdę, serio, uważam, że czas przy tej książce płynie zupełnie inaczej. Właśnie jakiś taki strasznie, strasznie dziwny mam odbiór tej książki. Nie mam pojęcia dlaczego. Bardzo jest dziwna. Nie wiem, czy mam ochotę sięgnąć po kolejny tom, bo ona, mówi, ona jest taka bardzo sztywna w swojej formie. Na pewno nie jest to coś takiego, że my się wkręcamy w to, że my jakby jesteśmy z bohaterami, wczuwamy się w to, co oni myślą, czują i tak dalej, nie przywiązujemy się w ogóle do bohaterów, bo ta surowość to jest taka, nawet nie wiem, nie mam pojęcia, ciężko mi jest skomentować tę książkę. Jednak na pewno nie uważam, że to był czas stracony. Ogólnie rozumiem, dlaczego ta książka była fenomenem, bo to było coś nowego, coś innego. No to była na pewno inna książka, niż się wydawało w tamtych czasach. I słuchajcie, co jest dla mnie tutaj takie ostro dziwne, że tutaj jednak Frank Herbert nie pokusił się o to, żeby nadać taką swoistość temu wszystkiemu. Oni tutaj mają dużo terminów odnoszących się do na przykład zjawisk fizycznych znanych u nas na Ziemi, które mają nasze nazwy ziemskie. Na przykład tutaj działa siła Coriolisa, co jest. Ale uważam, że w dzisiejszych czasach na pewno by została napisana zupełnie inaczej. Że po prostu ona się nie zestarzała dosyć dobrze. Takie ja mam wrażenie, że my teraz, czytając książki, raczej oczekujemy czegoś innego i raczej skupiamy się na czymś innym. To jest książka, w której jest sporo polityki, jednak ja jej praktycznie nie odczułam. Się nie skapnęłam, gdzie ona tu była. Nie wiem, czy jestem jakąś blondynką, nie mam pojęcia. Ale naprawdę ja tutaj nie znalazłam polityki praktycznie żadnej. Może po prostu te pierwsze wątki, one były takie, w sensie wyjaśnianie tego, od czego jest właśnie zależna Arrakis od innych planet i tak dalej. I może gdzieś tutaj właśnie jakby... I te zależności między tymi stanowiskami tutaj, może to było takie trochę trudniejsze, ale nie. Może dlatego, że czytałam ją razem z Nigdy i po prostu w zestawieniu to jest, wiecie, tam to przykrywa wszystko. Ale tak, na pewno tutaj mamy dużo rzeczy niewyjaśnionych jeszcze, których nie wiemy, na przykład cały ród takich czarownic, powiedzmy Bene Gesserit, które właśnie tutaj są i tak naprawdę stanowią główny trzon tej książki, dlatego właśnie, że nasz ten główny bohater, ten syn tego księcia, on jest ten Muad'Dib,
jakoś dziwnie go nazywają. Zawsze skracałam jego te... No ten Paul, czy jak tam sobie... Nie wiem, jak obejrzę film, to będę wiedziała, jak to imię się wymawia. Jeszcze nie oglądałam filmu, ale podejrzewam, że to jest bardziej Paul niż Paul, o czym już chyba mówiłam. I tak naprawdę właśnie on jest... On tutaj się rodzi i istnieje na zasadzie takiej legendy, bo jest jedynym... Bo te Bene Gesserit rodzą córki, a on jest synem. I tutaj właśnie krążą jakieś przepowiednie, jakieś legendy, coś tam, coś tam. No i właśnie on na jakby na trzonach tego wszystkiego tutaj nam wyrasta i jest tą główną postacią. Sama nie wiem, co mam o tym myśleć. Nawet nie wiem, czy mi się chce sięgać po drugi tom. Z jednej strony chciałabym dostać rozwinięcie tego, chciałabym trochę więcej się dowiedzieć o tych Bene Gesserit, o tym, jak o tej właśnie legendzie, przepowiedni i tak dalej, bo to był naprawdę bardzo ciekawy wątek. Ale z drugiej strony losy Arrakis wcale mnie nie obchodzą. Losy Diony są dla mnie tutaj tak poboczne, ten wątek z ludnością Duny był dla mnie taki... Dobra, więc słuchajcie, tak naprawdę przeczytałam w tym vlogu 5 książek. Z tego, co tak 5 książek przeczytałam. Z czego? No 2 to były praktycznie od zera i to były takie ostre klocuchy. Ja oczywiście się przeliczyłam, myślałam, że to bardziej tak skrócę w czasie, no ale to właśnie ta gra na PlayStation, tutaj coś tam. No, nagrałam teraz, w tym momencie, dzisiaj, z podsumowania tego wszystkiego bardzo długi. Ja z tego filmu bardzo dużo wyciąłam, mówię wam to już w tym momencie, bo ja wiem, że ja na pewno nie wypuszczę takiego długiego reading vloga. Mam nadzieję po prostu chyba nagrać oddzielną recenzję tych książek, dlatego że uważam, że one są naprawdę bardzo warte oddzielnego filmu. Mam mega dużo do powiedzenia na ich temat, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę książkę Dariusza Czai, no też o Kena Folletta. Duny nie dlatego, że ja, jak widzicie, tak się bardzo zamotałam, jeżeli chodzi o jej o moją opinię o tej książce. Ale przynajmniej wiecie, przynajmniej się wygadałam, opowiedziałam komuś, co z tego, że to nie pójdzie w świat, ale przynajmniej... Coś tam z tego jest. Dobra, dzięki kochani za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał ten reading vlog. I widzimy się w następnym filmie. Poczyniłam ogromne zakupy książkowe, także spodziewajcie się book haula. Na pewno reorganizację tutaj biblioteczki, bo będę tutaj jeszcze uzupełniać wszystko. Widzicie, jak ja tutaj mam wszystko ściśnięte, jedna książka na drugiej. I na pewno będą podsumowania roczne. Także widzimy się, bądźcie ze mną. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Na razie.